Gdyby kwotę ubiegłorocznych wydatków poczynionych przez suwalskie jednostki pomocy społecznej przeliczyć na statystycznego suwałczanina, to na głowę przypada niemal 1300 zł. Na pomoc społeczną w naszym mieście wydano w 2016 roku blisko 90 milionów złotych. Spora część tej kwoty to zasiłek 500+, ale i tak na pomoc idą grube miliony. Według danych opublikowanych przez suwalski ratusz w minionym roku wsparcie ze strony MOPR-u otrzymało ponad 1400 rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy z powodu ubóstwa. Drugą co do wielkości grupę podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie stanowią niepełnosprawni i ich rodziny. Według danych ośrodka problemem w 2016 roku wciąż pozostawało bezrobocie, bowiem brak pracy rzutował negatywnie na życie niemal 1000 suwalskich rodzin. Liczby te robią wrażenie. Poprawa jednak jest, bowiem jeszcze w 2014 roku z pomocy społecznej skorzystało niemal 3000 rodzin, a teraz jest ich 2200. Poza MOPR-em w Suwałkach działają jeszcze dwie jednostki pomocowe. To placówka opiekuńczo-wychowawcza sprawująca instytucjonalną pieczę zastępczą dla dzieci i młodzieży, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dla niedostosowanych społecznie. W placówce jest 30 miejsc. Przez 2016 rok przebywało w niej 27 wychowanków. Miesięczna odpłatność za pobyt jednego dziecka w placówce to niemal 6 tysięcy złotych. Kolejna placówka, Dom Pomocy Społecznej Kalina, specjalizuje się w opiece nad osobami przewlekle chorymi. Jest w nim niemal 200 miejsc, ale nie wszyscy to suwałczanie. Ci stanowią połowę podopiecznych. Pozostali to mieszkańcy 36 innych gmin. Niemal 80% podopiecznych Kaliny to osoby, które przekroczyły 60 rok życia, a wśród nich jest pokaźna grupa 80-latków. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca to blisko 2900 zł. Jeśli jednak wziąć pod uwagę ofertę Kaliny i wysokość opłat, to okazuje się, że jest to stawka konkurencyjna. Jedną z form pomocy realizowanej przez suwalski samorząd jest także program Suwalska Rodzina Plus. Program jest adresowany do rodzin wielodzietnych. Korzysta z niego, według danych na koniec 2016 roku, niemal 5 tysięcy osób. Do współpracy w zakresie realizacji programu samorząd zaprosił nie tylko własne jednostki, ale także przedsiębiorców prywatnych, dzięki czemu rodziny wielodzietne mają zniżki w 35 firmach. Miejskie jednostki organizacyjne w 2016 roku udzieliły rodzinom wielodzietnym ulg na łączną kwotę przekraczającą ćwierć miliona złotych. Największy udział w tej kwocie ma Ośrodek Sportu i Rekreacji, ponad 72 tysiące złotych, i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ponad 57 tysięcy.